Witajcie ciekawscy. Taylor Swift oficjalnie została nazwana największą artystką ostatniej dekady i znajduje się w pierwszej dziesiątce listy Billboard największych artystów wszechczasów. Z racji tych tytułów każdy spodziewałby się, że ludzie z branży będą traktować ją tak, jak należy odnosić się do wielkiego artysty, prawda? Tymczasem ona nadal nie ma prawa do swoich piosenek z 5 albumów, a my mamy kolejną część dramatu między Taylor a jej poprzednią wytwórnią, której właścicielem jest obecnie Scooter Braun. I szczerze mówiąc, w tym momencie wszystko jest naprawdę zagmatwane, ponieważ wytwórnia odpowiada na zarzuty wokalistki i zaprzecza wszystkim jej słowom. Czy Taylor kłamie? Kto tu ma rację? Które gwiazdy wspierały piosenkarkę w jej bitwie? Zostańcie z nami, aby zrozumieć dramat Taylor Swift związany z byłą wytwórnią i Scooterem Brownem. Burza wokół Taylor nadal trwa, ale cofnijmy się na chwilę w czasie, ponieważ cała ta konfliktowa sprawa ujrzała światło dzienne kilka miesięcy temu, a dokładnie w lipcu. Właśnie wtedy Taylor na swoim Tumblerze zareagowała na wiadomość, że Brown kupił wytwórnię Big Machine, której piosenkarka rozpoczęła karierę jako gwiazda country. Tak więc Brown stał się właścicielem wszystkich jej 6 albumów, co oznacza, że zarabia na każdym strumieniu lub zakupie dowolnej piosenki wydanej przez Taylor do 2017 roku. Piosenkarka napisała wtedy post wyjaśniający jej sytuację. Ujawniła, że przez lata próbowała odzyskać prawa do swojej sztuki, ale zaoferowano jej tylko kolejną niewygodną umowę z wytwórnią i odzyskanie każdego albumu w zamian za każdy kolejny nowy krążek. Taylor powiedziała, że Brown posiadający jej muzykę to jej najgorszy koszmar, ponieważ jest wielkim manipulatorem i tyranem. Była też wzmianka o wielkim dramacie, który miał miejsce pomiędzy nią a Kim Kardashian i Kanye Westem po wydaniu jego piosenki Famous. Piosenka zawierała bowiem obraźliwe teksty względem Taylor, a w teledysku użyto jej nagiej figury woskowej. A co z tym wspólnego ma Scooter? Cóż, był menadżerem Kanye i był zaangażowany w tworzenie słynnego wideoklipu. Chyba teraz rozumiecie, dlaczego Taylor nie jest przyjacielsko do niego nastawiona, prawda? A teraz walka Taylor ze Scooterem i Scottem Borchettą, założycielem i dyrektorem generalnym Big Machine Labor Group, osiągnęła nowy poziom. Piosenkarka niedawno napisała nową wiadomość na swoich mediach społecznościowych do obserwujących jej przed występem na American Music Awards 2019, gdzie za kilka dni otrzyma nagrodę dla artysty ostatniej dekady. Swoją drogą, czy wiecie, że ta 29-latka zdobyła więcej American Music Awards w ostatnich 10 latach niż jakikolwiek inny artysta? A ponieważ otrzymała w tym roku 5 nominacji, ma właśnie szansę pobić rekord Michaela Jacksona, który był królem pod względem większości muzycznych zwycięstw, zdobywając aż 24 ważne nagrody. Zresztą Taylor nie jest obcy bicie rekordów, ponieważ w zeszłym roku przeszła do historii jako artystka, która zdobyła najwięcej nagród American Music Awards, wyprzedzając tym samym samą Whitney Houston. Z okazji tegorocznej ceremonii Taylor planowała wykonać składankę wszystkich swoich hitów, ale jest jeden duży problem. W zasadzie nie wie, co jeszcze ma zrobić. Tak brzmiał nagłówek postu, w którym opisała sytuację, w jakiej się znalazła. O co tym razem chodzi? Otóż piosenkarka twierdzi, że Scott Borchetta i Scooter Braun powiedzieli, że nie wolno jej wykonywać jej starych piosenek w telewizji, zanim zostanie to prawnie dozwolone w przyszłym roku, ponieważ według nich będzie to ponowne nagranie muzyki. Poza tym sytuacja zmusiła Taylor do ujawnienia mającego powstać o niej filmu. Jednak nie tak planowała powiedzieć fanom, że Netflix stworzy materiał dokumentalny o jej życiu. Powiedziała, że Scott i Scooter nie wyrażają zgody na wykorzystanie muzyki lub materiału filmowego z jej występu w tym projekcie, chociaż nigdzie w filmie nie ma wzmianki o żadnym z nich, ani o wytwórni Big Machine Records. To jeszcze nie wszystko, ponieważ jak informuje Swift, Borchetta powiedział zespołowi Taylor, że pozwolił piosenkarce korzystać z jej muzyki tylko wtedy, gdy zrobi następujące rzeczy. Pierwszą z nich miałoby być to, aby nie nagrywała ponownie wersji swoich starszych utworów w przyszłym roku. Nawiasem mówiąc, jest to coś, co prawnie będzie mogła uczynić w 2020 i nie może się tego doczekać. Kolejnym zaś warunkiem było to, aby przestała rozmawiać o nim i Scooterze Brownie. Z tego powodu Swift pomyślała, że dzielenie się tym, co się z nią dzieje, może zmienić kwestie innych artystów i może pomóc im uniknąć podobnej sytuacji i kłopotów, z którymi ona sama musi się borykać. Podzieliła się także swoimi odczuciami co do wiadomości, którą otrzymała, interpretując jej treść w sposób: bądź dobrą małą dziewczynką i milcz, albo zostaniesz ukarana. Kontynuując, wyznała, że to wszystko jest zdecydowanie nieprawidłowe. Żaden z tych mężczyzn w żaden sposób nie przyczynił się do wykreowania tych piosenek. Nie byli 14-letnią Taylor, która napisała większość tych tekstów w swojej sypialni, i nie zrobili nic, aby stworzyć związek, który ma ona ze swoimi fanami. A właśnie, co do swoich sympatyków, Taylor wiedziała, że może na nich liczyć. Poprosiła całą armię swoich fanów, aby poinformowali Scotta i Scootera i innych artystów znajdujących się pod ich skrzydłami, co sądzą o całej tej sytuacji. Nie musiała długo czekać, bo wkrótce hashtag I Stand With Taylor zaczął zdobywać popularność na Twitterze. Taylor wspomniała także tych, którymi zarządza Scooter i którzy najwyraźniej troszczą się o to, jak traktowani są inni muzycy. Miała nadzieję, że mogą pomóc w sprawie, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Chodzi tu przede wszystkim o Ariana Grande i Demi Lovato. Nie będziemy wspominać Justina Biebera, ponieważ jak wiadomo, stoi on w tej sytuacji po stronie Browna. Na koniec Taylor dodała, że wszystko, czego by chciała, to tylko móc wykonywać swoją własną muzykę. Powiedziała, że próbowała przez długi czas rozwiązać ten problem prywatnie, ale to w ogóle nie wychodziło. Czy naprawdę tak było? Posłuchajcie drugiej strony.
Tak jak poprosiła, Taylor otrzymała wsparcie od swoich słynnych przyjaciół. Oczywiście na czele obrońców Swift stanęła Selena Gomez, pisząc na Instagramie długi post broniący swoją najlepszą przyjaciółkę, nie dbając o możliwe konsekwencje. Powiedziała, że jej zdaniem jest to chciwość, manipulacja oraz brak szacunku dla słów, które napisała Taylor, gdy miała 14 lat. Również Camila Cabello napisała post, w którym powiedziała, że to bardzo bolesne, że świat został okradziony z czegoś ważnego, gdy Taylor nie może śpiewać dzieł swojego życia. Innymi artystami, którzy wspierali piosenkarkę, byli Halsey, Brandon Urie i jego żona, Todrick Hall i Gigi Hadid. Czy uważacie, że wsparcie tych wszystkich celebrytów może coś w tym przypadku zmienić? Cóż, konfliktu raczej nie rozwiąże. Podczas gdy Taylor nieustraszenie stawia czoła, jak twierdzi, złym ludziom z branży, Scooter Braun i Scott Barchetta nie poddają się tak łatwo. W ciągu doby od zamieszczonego wpisu piosenkarki Big Machine Labor Group opublikowało swoją stronę tej historii, w której stanowczo zaprzeczyli wszystkim zarzutom wokalistki i zarzucili jej brak dobrej woli. Możemy przeczytać, że jej oświadczenia opierają się na fałszywych informacjach i nigdy nie mówili, że Taylor nie może występować na American Music Awards i nie blokowali poświęconego jej programu produkcji Netflixa, ponieważ nie mają prawa powstrzymywać jej przed występami na żywo w jakimkolwiek miejscu. Haczyk może tkwić w umiejętnym doborze słów, ponieważ czytamy, że nie powstrzymują jej przed występami. Nie zaś, że na przykład nigdy nie mówili, że nie może wykonywać starych piosenek. Ale to tylko nasze spostrzeżenie. Jak myślicie, to oni próbują być podstępni, czy Taylor niepotrzebnie wywołuje dramę? Na to odpowiedzcie nam po wysłuchaniu całej tej historii, bo to jeszcze nie koniec. W dalszej części oświadczenia wytwórnia twierdzi, że od czasu podjęcia decyzji przez Taylor o opuszczeniu Big Machine w zeszłej jesieni, nieustannie honorują wszystkie jej prośby o udzielenie licencji na jej katalog stronom trzecim w ramach promocji najnowszego albumu Swift Lover. Nawiasem mówiąc, nie mają z tego tytułu żadnego dochodu, ponieważ ta płyta została wydana przez jej nową wytwórnię. Następnie Big Machine oskarżyło piosenkarkę, mówiąc, że zawdzięcza firmie miliony dolarów i liczne aktywa. Jak donosi TMZ, najwyraźniej Taylor jest im winna jeszcze 7 milionów dolarów. Co więcej, wytwórnia twierdzi, że próbowali spotkać się prywatnie z nią bądź z kimś, kto ją reprezentuje, aby w jakiś sposób rozwiązać sytuację, ale zamiast tego wokalistka podjęła jednostronną, wyrachowaną decyzję o zaangażowaniu fanów i bojkot, który negatywnie wpływa na bezpieczeństwo pracowników firmy i ich rodzin. Na końcu oświadczenia Big Machine zwraca się bezpośrednio do Taylor, mówiąc, że narracja, którą stworzyła wokalistka, po prostu nie istnieje, a jedynie o co proszą, to jest o bezpośrednio i szczerą rozmowę. A kiedy to się stanie, Swift zobaczy, że czekają na nią szacunek, życzliwość i wsparcie. Jak twierdzą Scott i Scooter, do tej pory nie przyjęto żadnego zaproszenia do rozmowy z nimi. Przyznamy wam szczerze, ciekawcy, że jesteśmy w tym momencie zdezorientowani. Jaka jest więc prawda? Jakby to nie było dość mylące, przedstawiciel Taylor opublikował nowe oświadczenie, by odpowiedzieć na doniesienie Big Machine. Czy tego nie jest już za dużo? Cóż, przedstawiciel Taylor ujawnił wiadomość, która została wysłana do jej zespołu 28 października przez wiceprezesa do spraw zarządzania prawami i sprawami biznesowymi z Big Machine Label Group. Dosłownie przeczytać można w niej, że wytwórnia nie zgodzi się na wydawanie licencji na istniejące nagrania lub zniesienie ograniczeń dotyczących ponownego nagrywania w związku z tymi dwoma projektami – dokumentem Netflix i wydarzeniem Double Eleven w Chinach. Cóż, interesujące. Przedstawiciel następnie wyjaśnił wiadomość i wytknął kłamstwa wytwórni. Dlatego, aby uniknąć sporów o prawa, na imprezie Double Eleven Taylor wykonała 3 utwory ze swojego nowego albumu Lover, ponieważ wytwórnia uznała, że wszystkie występy na żywo utworów katalogowych naruszają umowę. Przedstawiciel później powiedział, że innego dnia Scott Borchetta odrzucił wniosek o możliwość wykorzystania utworów na American Music Awards i w filmie Netflix. Dodał, że w swoim oświadczeniu Big Machine nigdy nie zaprzeczyło twierdzeniom, które Taylor przedstawiła w swoim poście. Według przedstawiciela Swift była wytwórnia chciała tylko zarabiać na piosenkarce, mówiąc, że jest im coś winna, ale w rzeczywistości ustalono, że to oni są winni Taylor prawie 8 milionów dolarów niezapłaconych tantiem z ostatnich kilku lat. W porządku, to naprawdę jest bałagan. Czy uważacie, że to, co ujawnił przedstawiciel Taylor, jest prawdą? Faktem jest, że wytwórnia zainwestowała w Swift spore zasoby finansowe. Ale faktem jest również to, że jako jedna z najbardziej znanych wokalistek sporo na siebie zarabia. Więc kto komu winien jest pieniądze? Tak było do tej pory w bitwie Taylor Swift kontra Big Machine. A teraz pojawiły się doniesienia, że Scooter Braun dość mocno zirytował Scotta Borchettę. Dlaczego? A to dlatego, że nie jest on zadowolony ze sposobu, w jaki Scott zajmuje się sprawami związanymi z Taylor i jej katalogiem muzycznym. Scooter nie obsługuje Big Machine ani nie ma kontroli operacyjnej nad firmą, więc nie brał udziału w tych negocjacjach, ale pomimo tego jego nazwisko wciąż jest na pierwszym planie tej dramy. Co więcej, informator twierdzi, że Braun próbował dotrzeć do piosenkarki, ale ta nie odzwoniła. I w dodatku twierdzi, że walka z Taylor jest czymś, z czym się nie zgadza. Zmienił ton swojej wypowiedzi od tego z lipca, więc czy możliwe, że ruszyło go sumienie? Wierzycie w jego dobre intencje? Jest jeszcze jedna rzecz.
Jak będzie wyglądać sytuacja, gdy Taylor ponownie nagra swoje piosenki? Mówiąc o wydaniu jej 7. albumu studyjnego, Lover, Taylor powiedziała, że ten album jest dla niej naprawdę wyjątkowy, ponieważ to pierwszy, którego będzie właścicielką. Potwierdziła również, że jej umowa prawna z byłą wytwórnią mówi, że od listopada 2020 roku może ponownie nagrywać albumy od 1. do 5. płyty i jest tym faktem bardzo podekscytowana. A czy ktoś z Was podziela podekscytowanie Taylor i czeka na ponowne nagranie jej poprzednich albumów? Jak myślicie, ciekawcy, kto mówi prawdę w tej bitwie? Czy wierzycie, że Taylor została skrzywdzona, czy po prostu gra ofiarę? Porozmawiajmy o tym w komentarzach, więc piszcie do nas śmiało. No i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, by zawsze być na bieżąco z naszymi odcinkami. Do usłyszenia wkrótce, cześć!